zarządzić zmianami, troszkę inaczej zafunkcjonować w tym meczu, na pewno później to już po prostu potrzeba chwili i to, żeby ten mecz po prostu wygrać. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Bardzo proszę. Maciej Zucuniec, Podkarpacie Lech. Trenerze, chciałem zapytać o Łukasza Syszyńskiego, który długo był opatrywany na boisku. Widzieliśmy jakiś bandaż na głowie, co tam się stało? No tam jakąś podobno 7-centymetrową ranę, tak jak na pewno to jest do szycia i jest na masę. Też chciałem wrócić do tych emocji, bo przy 3-0 dostał pan żółtą kartkę, skąd takie emocje na ławce rezerwowych, a później druga żółta i w konsekwencji czerwona. Ja myślę, że emocje takie normalne, tak mi się wydaje. Tak. Nie czułem inaczej tego meczu z emocjami. Pewnie coś się tam takiego działo w mojej głowie, że no, czułem, że tak trzeba reagować. Tak. No, nie wiem, wydaje mi się, że w jakichś decyzjach sędziego chyba te emocje szły w górę. Tak. I pewnie stąd się to brało. Pewnie do tego. I jak wygląda sytuacja na pewno Damiana Urbana, który coś z kolanem ma, co dokładnie nie dolega? No jeszcze ostatecznej diagnozy nie ma, ale wygląda na to, że naderwane są więzadła, więc to gdzieś tam pewnie od miesiąca do półtora może jest absencja potrwa, że ma oczko, ma głębiego i nie zobaczymy jak z Soszy, tak, bo wydaje się, że Soszy jest na tyle twardy, że długo nie będzie mocował się. I ostatnie moje pytanie. Borys Fredich. Zawodnik ten jeszcze się nie pojawił na boisku ani razu i dzisiaj też nie dostał szansy. Jak wygląda jego sytuacja i kiedy się możemy go spodziewać na boisku? No, w założeniu dzisiaj miał zagrać, tak? Jakby to Kalkanelek. Szukałem w związku z tym, że mam nominalne jedno wahadło, czyli Zaurę. Chciałem zobaczyć, jak wygląda Lelek, jak wygląda Kalka w tym miejscu, więc to było jakby podstawowe zadanie w tym meczu. Borys miał wejść w trakcie, ale niestety się sytuacja potoczyła, że te zmiany musiałem zrobić. Dziękuję bardzo. No teraz potrzebne szybkie przygotowania, bo kolejny trudny mecz przed Wami. No tak, dokładnie. Już w sobotę gramy w Poznaniu, w naszym boisku z Bartą. To jutro regeneracja. W piątek trenujemy, jedziemy do Poznania. Może w trochę innym głowach nastawieniu, tak? Mam nadzieję, że to w jakiś sposób dzisiaj funkcjonowali, szczególnie z piłką, przełożymy to na mecz. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Jeśli ma więcej pytań, to dziękuję Państwu.